Podczas głosowania w wyborach na stanowisko prezesa zarządu PZG komisja wyborcza w składzie Kozak Ewa, Meron Kanczej, Eryk Rowicki, Zbigniew Folta stwierdziła oddanie łącznie 53 głosy, w tym 35 głosów na pana Marka Michałowskiego, 17 na pana Roberta Kusiaka, jeden głos nieważny. Prezesem Polskiego Związku Golfa został pan Marek Michałowski. Panie prezesie, zapraszam serdecznie i zgodnie z punktem następnym prosimy o krótkie wystąpienie. Mamy jeszcze, tak, jeszcze czas na krótkie wystąpienia, to rzeczywiście bardzo krótkie. Słuchajcie, tak, wystąpienie prezesa. Bardzo przede wszystkim chciałem podziękować za zaufanie. To dla mnie i ogromny zaszczyt i nie ukrywam, ogromne wyzwanie. Zdaję sobie sprawę nad ogromem spraw, jakie ciążą na prezesie i zarządzie. Mam nadzieję, że poradzimy sobie wspólnie. Oczekuję i liczę na wasze wsparcie. Wierzę, że nie zawiedziecie się. Ciężko mówić, jeszcze człowiek nie do końca uwierzył, że jest tak, a nie inaczej. Robert twardo walczył. Robert, dziękuję ci bardzo także. Proszę państwa, to co mówiłem, znaleźć takie relacje wzajemne i tak zorganizować pracę, żeby tą robotę, którą wykonał dotychczasowy zarząd, któremu już teraz jako nowy prezes jeszcze raz bardzo, bardzo, Piotrek, na twoje ręce, całemu zarządowi ogromne podziękowania. Myślę, że golf przez te ostatnie 6 lat w Polsce zrobił ogromne postępy. Ja będę starał się ciągnąć to dalej, najlepiej jak umiem. Jeszcze raz, słuchajcie, dziękuję bardzo. Kandydatów. Rzeczywiście Robert przepiękną prezentację zaprezentował i rzeczywiście wizję. Ja jestem przekonany, że to doświadczenie Roberta i jego chęć współdziałania na pewno będzie wykorzystane. W tej chwili, szanowni państwo, przechodzimy do następnego punktu, jakim jest wybór pozostałych członków zarządu. Zapis statutowy mówi, iż członków zarządu ma być od 3 do 5, natomiast również w statucie są wymienieni wiceprezesi w liczbie 4 z określeniem nawet funkcji. Oczywiście musimy ten statut respektować, ale chciałbym poddać pod głosowanie, czy ilość członków zarządu ma być 3, 4 czy 5. Jeśli ocenimy, że 5, to wówczas wybieramy dzisiaj 4 wiceprezesów Polskiego Związku Golfa. Jeszcze głos prezes. Znaczy nie, ja w tym punkcie już po prostu jako prezes chciałem was bardzo prosić, bo roboty jest ogromna ilość, żebyście, i tak wnioskuję, zatwierdzili 5-osobowy skład zarządu, żebyśmy wybierali 4 wiceprezesów. Golf to wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Zaczynamy.
Znowu tak jak już mówiłem i odpowiadałem na to pytanie, chciałem, żebyście Państwo, jeżeli to możliwe i uważacie, że to byłoby dobre rozwiązanie, zatwierdzili kandydatów, których ja chciałem zgłosić. Ja już raz Państwu mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. To jest Janusz Sikora z Materek. Janusz, pokaż się. Ja myślę, że jeżeli Państwo chcecie, każdy z nich za sekundę powie dwa słowa na swój temat. Nie? Znacie wszyscy. Grzegorz Puszkalski z Lublina. To jest kolega, widzicie, proszę bardzo. Krzysztof Przybylski ze Śląskiego Klubu Golfowego. Nie znacie wszyscy. I kolega Kazimierz Mendak z Binowa. To są moje kandydatury. Oczywiście sala może zgłaszać dalsze. Ja bym bardzo rekomendował te cztery osoby. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Młody golfista, a jednocześnie bardzo zaangażowany w sprawy golfa. W naszym klubie bardzo prężnie działający. Z zawodu jest informatykiem, działa, był prezesem przycisków informatycznych, aktualnie zarządza spółką informatyczną, potem również jako w Radzie Nadzorczej jednej ze stacji telewizyjnych. Bardzo skrupulatnie u nas zajmuje się do swojej komisji handicapowej. Jest bardzo odpowiedzialną pracowniką i chęcią do współpracy z sobą. Czy kolega wyraża zgodę? Dobrze. Ja jeszcze zadam poszczególnym kandydatom zgłoszonym przez pana prezesa. Janusz Sikora wyraża zgodę? Kazimierz Mendak wyraża zgodę? Krzysztof Przybylski? I Grzesiu Puszkalski. Proszę, czy są jakieś jeszcze inne kandydatury? Nie ma. Zamykam listę kandydatów. Jeszcze raz przypominam. Pan Janusz Sikora, Grzegorz Puszkalski, Krzysztof Przybylski, Kazimierz Mendak i Paweł Laskowski. Są to kandydaci na członków zarządu Polskiego Związku Golfa. Proszę teraz komisję ekstrakcyjną o przygotowanie kart z pięcioma nazwiskami. To samo. Ja może tylko powiem, jakie będzie głosowanie. Głosowanie będzie polegało na tym, że możemy, ponieważ ustaliliśmy cztery osoby dodatkowe do zarządu, maksymalna ilość skreśleń, czy powiedzmy zaznaczyć, może być cztery. Można dać jeden krzyżyk, dwa, trzy, cztery. Nie można dać pięć, bo wtedy będzie głos. Nie było dzisiaj. Nie wiem, czy mamy kworum, czy bo część osób mamy. W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek pana Andrzeja. Kto jest za tym, aby były prezes Polskiego Związku Golfa, pan Piotr Pondracki, otrzymał tytuł honorowego prezesa Polskiego Związku Golfa? Proszę o podniesienie. To może kto przeciw będzie łatwy. A nas też? 34 osoby na obecny tak. Kto był przeciwko? Dwa głosy przeciw. Dwa głosy. Kto się wstrzymał? Czyli wniosek przeszedł. Pan Piotr Mondalski zostaje honorowym prezesem Polskiego Związku Golfa. Wnioskodawca
funduje szarpę. I w barze. Widzisz, Piotr, początek taki był trochę nerwowy, a teraz jak to się ładnie kończy. Zawsze ważne, jak będziemy źle kończyć. Pana będę komentować. Dobrze. Zrobię to kiedyś. Golf. Twój sposób na życie.